Nowotwór trzustki jest guzem złośliwym, jeśli chodzi o nowotwór złośliwy trzustki, który powstaje w wyniku zaburzenia czynności onkogennej. Jest nieprawidłową tkanką, pochodzi z tkanki gruczołowej, rozwija się w trzustce, zaczyna naciekać sąsiadujące narządy i dalej przerzuty do narządów jamy otrzewnowej, jak odległe do płuc, może do mózgu i dalej dawać. I jest on dużą pułapką na białko. Najczęstszym objawem wstępnym jest cukrzyca, powoduje cukrzycę, inne zaburzenia i no niestety jest to jeden z najbardziej złośliwych nowotworów, trudny bardzo do leczenia i wyleczenia. Przyczyny nowotworu trzustki są, można być endogenne i egzogenne. Nieraz ci mają tendencje, mają zespoły genetyczne z powodu jakichś zmian genetycznych lub innych, można powiedzieć, nie są tak do końca zmiany, a egzogenne, czyli zewnętrzne, czyli niehigieniczny tryb życia, picie alkoholu, palenie papierosów lub przebywanie w środku jakimś toksycznym, polu elektromagnetycznym, niedobrym lub chemicznym. Gdybyśmy znali tak dokładnie przyczyny chorób trzustki, moglibyśmy zastosować większą profilaktykę i ją leczyć. Do końca nie są znane.